Do konkursu przystąpiło 8 najlepszych kół gospodyń wiejskich z powiatu słupskiego. Kobiety zaprezentowały swoje zdolności artystyczne oraz kulinarne. Zadaniem jury było sprawiedliwe ocenienie każdego z kół. Szczególnego kłopotu przysporzyły zastawione różnorodnymi potrawami stoły. Bardzo zachęcająco wyglądają i wszystkie wypieki, stoły, dekoracje. Wygląda to naprawdę uroczo. Nie wiem, jak zabierzemy się do punktowania, ale myślę, że to będzie problem naszego przewodniczącego. Kilkunastoosobowe koła skupiają zarówno starsze, jak i młodsze gospodynie. Wbrew pozorom kobiety doskonale się dogadują i wymieniają doświadczeniami. My się wszyscy doświadczamy. My od nich, bo teraz trochę nowoczesność też idzie do przodu, nie? A oni tak trochę z nas ściągają, co trzeba. Także uzupełniamy się. Tegoroczny turniej to trzecia taka impreza w historii powiatu. Zdaniem organizatorów jest to najlepszy sposób na pokazanie efektów pracy gospodyń. Koła są jednymi z najlepszych organizacji, dzięki którym na wsiach kwitnie życie kulturalne. Zadbało o to, iż kultura na wsi nie zginęła, że kultura na wsi się rozwija, że domy, ośrodki kultury gminne zaczynają prężnie teraz działać. Najlepszymi gospodyniami trzeciego turnieju kół gospodyń wiejskich okazały się gospodynie z Rowów. Kobiety otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy.